Dzień dobry drodzy Państwo, witam Was serdecznie znowu na Bikeshow.cc i zapraszam Was dzisiaj na kolejny temat, temat podsumowujący, testowy, temat, który zdaniem wielu jest jednym z przeklętych na YouTube, jeżeli chodzi o algorytmy, no bo wiele osób dalej uważa, że kiedy w filmie o rowerach pojawi się słowo pedał, to niezależnie od kontekstu na pewno spowoduje to jakieś ograniczenia i problemy. Ja się z tym nie spotkałem, mam nadzieję, że tak dalej będzie i po dzisiejszym filmie nie zostaniemy zbanowani, a wy sobie będziecie go w stanie spokojnie obejrzeć, bo dzisiaj będzie o pedałach szosowych Luca, z jednej strony w ogóle o moich wrażeniach z pół roku jazdy na pedałach szosowych Luka, a z drugiej strony będzie to pewnego rodzaju porównanie pedałów KeO2 Max Carbon i niesamowicie wyczynowych, e, zaawansowanych i dla mnie chyba trochę aż za bardzo sportowych pedałów Luke Blade nowej generacji, czyli takich topowych wyścigowych pedałów szesowych od Luka. Więc dzisiaj moje wnioski plusy, minusy charakterystyka, jak mi się jeździ na pedałach Luka. Zacznijmy od tego, na początek tego materiału, że pedały testowe zostały dostarczone przez Biker Res krakowski. Dlatego materiał jest oznaczony jako sponsorowany, ponieważ nie kupiłem tych pedałów. Tak jak wiele innych rzeczy w materiałach oznaczonych jako sponsorowane, to po prostu pedały do testu dostarczył sklep albo dystrybutor. Więc tutaj dziękuję za możliwość przeprowadzenia tego. Testu. Zacznijmy od tego, że mamy teraz 20, dzisiaj jest 27 czerwca, a ja mam przejechane jakieś 8700 km czy 8800 km na rowerze, z czego jakieś 6000 na szosie i na szosie właśnie z pedałami luka. Bo od początku roku jeżdżę, jeżdżę na lukach, z tego wszystkiego jakieś. 5000 albo więcej przejechane na lukach właśnie KeO2 Max Carbon, a testowo ponad 1000 km przejechane na Blade'ach. I wróciłem znowu do KeO2 Maxów. I za chwilę Wam powiem e, dlaczego. Co jeżeli chodzi o moje doświadczenia. Ja jeżeli chodzi o pedały do roweru szosowego, zaczynałem od pedałów Shimano SPD SL parę lat, no ponad 10 lat temu. Potem miałem okres, gdzie nawet na szosie jeździłem na pedałach MTB, ponieważ tak było mi wygodniej, biorąc pod uwagę to, że ja na rowerze jednak. E, nawet jeżdżąc, dużo realizuję materiałów, które wymagają zejścia z roweru i czasami dotarcia trochę dalej niż pozwala to szosa czy utwardzone pobocze. A od paru lat wróciłem do pedałów szosowych na szosie z tego prostego względu, że jednak to jest moja praca, możliwość pokazywania, testowania różnych produktów, no to jest możliwość dla mnie rozwoju, w związku z czym, no jednak ograniczanie się tylko do pedałów i butów MTB jest trochę problemem, zwłaszcza, że dużo osób pytało mnie na przykład o pedały szosowe, czy buty szosowe, a ja za bardzo nie mogłem im pomóc, bo na parę lat wypadłem z obiegu. Więc od paru lat wróciłem do pedałów szosowych, znowu było Shimano SPD SL, przez półtora sezonu było łachu, Speedplay, no i teraz w tym roku są pedały Luka. Więc tak wyglądają moje punkty odniesienia, jeżeli chodzi o pedały szosowe. Zacznijmy od początku, czyli dla mnie główne różnice między pedałami Luka, tymi, na których jeżdżę najwięcej, czyli pedałami Keo2 Max Carbon, a pedałami Shimano, na przykład Ultegra. Różnice głównie dla mnie są takie, że mam wrażenie, że w pedałach Luka wpinanie się jest. Troszeczkę wymaga odrobinkę większej siły, nawet biorąc pod uwagę to, że konstrukcja pedałów jest bardzo podobna. Czyli zarówno w Szymano, jak i w luku mamy taką konstrukcję pedałów, gdzie przód po prostu jest stały. Tutaj tylko zaczepiamy blok, z tyłu jest zatrzas, który wpinamy. No i oczywiście pedały mają sprężynę, która ma pewien zakres regulacji. Jednak mi się wydaje, że w przypadku pedałów luka ten zakres regulacji jest albo troszkę mniejszy, albo po prostu ten punkt najlżejszego wpięcia jest. Dalej troszeczkę cięższy niż w przypadku Shimano. To są małe różnice, i myślę, że nawet osobom o małej wadze czy niedoświadczonym nie będzie to sprawiało problemu, żeby się wpiąć w pedały Luka, ale uważam, że pewnego rodzaju różnica jest. Druga różnica, którą widzę, polega na tym, że moim zdaniem pedały Luka mi. Gwarantują bardziej naturalny zakres ruchu dla stopy. Różnice też są dość małe, ale jak sobie poczytacie w internecie, to jest coś, co trzeba przeczytać, żeby potem pomyśleć, popatrzeć i to zrozumieć, bo różnice są bardzo małe. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku Luka ten zakres, albo inaczej, punkt obrotu dla pewnego rodzaju zakresu luzu dla stopy jest bardziej w środku pedału, w przypadku Shimano ten punkt obrotu dla. Luzu jest bardziej z przodu, przez co mam wrażenie, że akurat przy moich kolanach, przy moich nogach, przy moich stopach bardziej odpowiada mi taki zakres luzu roboczego przy takiej osi obrotu, jaka jest w luku. I to niezależnie od rodzaju bloków. Jeżeli chodzi o bloki, ja używam wyłącznie bloków szarych, czyli bloków o zakresie ruchu 4,5 stopnia i zarówno tych zwykłych, jak i bloków grip. Co to znaczy, o tym będzie za chwilę. Przed Shimano jeździłem zawsze na blokach. Żółtych. Co jeszcze, jeżeli chodzi o charakterystykę pedałów? Bardzo podobna zasada działania, więc bezproblemowe przejście z Shimano SPD SPDSL. Co ja zauważam, to zauważam, że w podobnych cenach luk jest troszeczkę lżejszy, aczkolwiek ma też. Pewne cechy, które są ważne przy eksploatacji, czyli mam wrażenie, że w przypadku luków następuje szybsze zużycie bloku, bloków niż w przypadku Shimano. Jeżeli chodzi o same pedały, to jak wam mówiłem, po ponad 5000 km nie ma tutaj żadnych specjalnych śladów zużycia, nie ma jakiegoś luzu, który by się pojawił na ośkach. Natomiast spotkałem się z opiniami, że pedały Shimano są troszeczkę bardziej trwałe albo prostsze w serwisie. Na pewno to, co ja zauważyłem, to bloki w luku zużywają się szybciej i tego ukryć się. Nie da. Co jeżeli chodzi o bloki? Tak jak Wam mówiłem, bloki są w trzech rodzajach. W zasadzie są w trzech rodzajach, jeżeli chodzi o zakres ruchu: czyli są bloki czarne, które mają zakres ruchu 0, są bloki szare, które mają zakres ruchu 4,5 stopnia, i są bloki czerwone, które mają zakres ruchu 9 stopni. I te bloki występują w dwóch wersjach: zwykłej, czyli po prostu Keo Clit, i macie też wersję Keo Grip. Wersja Keo Grip ma po prostu taką wkładkę, znaczy nakładkę gumową. Która sprawia, że pedały, czy, że wasze bloki mniej się ślizgają podczas chodzenia. I to jest wbrew pozorom bardzo ważne, ponieważ mój pierwszy kontakt z zwykłymi blokami Keoklid był dość, powiedziałbym, traumatyczny, ponieważ zacząłem jazdę na nich w Hiszpanii, gdzie od progu mieszkania do szosy najczęściej są duże połacie płytek, śliskich płytek ceramicznych i naprawdę bloki Luka standardowe, czyli bez dopiski grip. Są bardzo śliskie, porównując to z blokami Szymaną, i zdaniem są bardziej śliskie. I trzeba uważać na początku, żeby sobie zębów nie powybijać. Po czasie, kiedy trochę pochodzicie, nawet od schodzenia z roweru na asfalcie czy na betonie, te bloki zaczynają się zużywać, zaczynają się po prostu matowić, zaczynają się na nim pojawiać rysy, które sprawiają, że przyczepność rośnie. Natomiast na nowych blokach jest bardzo ślisko. Te bloki grip rozwiązują jako problem. Mamy tutaj nakładkę gumową, która no, zupełnie zmienia postać rzeczy. No, w tych blokach chodzi się bardzo dobrze, bardzo dobrze stabilizują buta, ale coś za coś, bo zauważyłem, że te bloki, które mają mają właśnie tą nakładkę grip. Trudniej się wpina, trudniej się wypina. Jest to odczuwalne i też mam wrażenie, że ruch buta, zwłaszcza kiedy te nakładki są nowe, to ruch buta w pedale, nawet przy pedałach, które mają de facto ten sam zakres ruchu, jest inny. Te, w których są te nakładki grip, mam wrażenie, że pracują troszeczkę bardziej topornie. Nie są to duże różnice, ale jednak da się je odczuć. Niemniej jednak dla kogoś, kto. Ma na przykład, Nie czuję się jeszcze super pewnie na pedałach SPD, po prostu na pedałach zaciskowych, jednak bym polecał te bloki z dopiskiem GRIP, bo po prostu chodzi się w nich dużo wygodniej i jest dużo bezpieczniej. Pedały luka mają trochę ciekawych patentów, czyli mają też taki znacznik, który pozwala Wam na łatwiejsze odwzorowanie pozycji, kiedy wymieniacie bloki. Czyli teoretycznie mamy możliwość zaznaczenia sobie pewnego charakterystycznego punktu w Blokach, odznaczenia sobie, gdzie on był, na waszych podeszwach butów, no i po wymianie e, tych e, bloków na nowe łatwiej trafić w tą samą pozycję bez konieczności korzystania z płytki e, fittingowej czy płytki do ustawiania e, bloków. Tyle jeżeli chodzi o ko 2 Maxy, e, bo miałem okazję zaraz po premierze przetestować pedały, które są dużo bardziej zaawansowane, dużo bardziej futurystyczne, czyli. Blade. Blade w wersji ceramik, czyli z ceramicznymi łożyskami, to są pedały, które stworzono no, zdecydowanie z myślą o ściganiu się i takim ściganiu się na najwyższym poziomie, ponieważ są te pedały bardzo lekkie, bardzo drogie, bardzo dobrze podpierające stopę i bardzo aerodynamiczne, zdaniem, e, luka. Jakie są główne różnice? Główne różnice są takie, że w tych pedałach mamy większą powierzchnię podparcia stopy i mamy inną konstrukcję działania zatrzasku, czyli o ile standardowych pedałach mamy po prostu sprężynę regulowaną przez śrubkę. Tutaj mamy takie karbonowe blaszki, które możemy wymieniać, chcąc uzyskać inną siłę wpięcia, wypięcia. Ta standardowa to jest bodajże 12 Nm i uwierzcie mi, że to jest dużo. Na początek dla kogoś, kto na przykład nie jeździłby dużo na pedałach zatrzaskowych, to jest to duża siła potrzebna do wpięcia i wypięcia i nie każdemu to będzie odpowiadało, a są dla najbardziej wymagających, dla największych koni są też takie, które wymagają bodajże 20 Nm, więc dla mnie to już jest bardzo Dużo. Faktycznie powierzchnia podparcia jest bardzo dobra i przy jakichś takich bardziej dynamicznych sprintach czuć, że te pedały świetnie, lepiej nawet niż zwykłe przekazują te, te moc. No i pewnie są też jakieś e, zalety, jeżeli chodzi o aerodynamikę, aczkolwiek one są dość, moim zdaniem, trudno wyczuwalne dla normalnego człowieka. Mówimy tutaj o poprawie właściwości aerodynamicznych tak małego elementu jak pedał. Natomiast z perspektywy normalnego użytkownika, e, co jest odczuwalne? Odczuwalne jest to, że te pedały są bardzo wrażliwe na Zabrudzenia i zdarzało mi się, że bloki, które były zabrudzone w minimalnym stopniu, bez problemu się wpinały i wypinały do tych zwykłych pedałów. Tak, w przypadku blade'ów udawało się wpiąć bez problemu i to jest najbardziej zdradliwe w przypadku tych pedałów, że wpinacie je i wydaje się, że wszystko jest ok, ale już próba wypięcia jest. Armagedonem I wymaga jakiejś nieludzkiej siły i zdarzyło mi się ze dwa razy prawie wpaść po samo, pod samochód na skrzyżowaniu, bo zatrzymywałem się przed skrzyżowaniem. Chciałem wypiąć nogę, a tu nie ma bata, żeby nogę normalnie wypiąć, więc musiałem w ostatniej chwili robić zwrot. E, próbować wypiąć jedną nogę, no i potem tą nogę, która się nie chciała wypiąć, dopiero gdzieś walczyć i wyciągać. Są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia. Co sprawia, że utwierdzam się w przekonaniu, że to są bardzo bezkompromisowe pedały dla kogoś, kto naprawdę jeździ na najwyższym poziomie. No nie da się ukryć, że to są pedały na poziomie po prostu zawodowego ścigania. Się I e, głównie osoby, które naprawdę jeżdżą bardzo mocno, zwracają uwagę na te wszystkie marginal gains, docenią pewne cechy tych pedałów. Normalny użytkownik, taki, który czasem gdzieś zejdzie z roweru, żeby sobie wypić tę kolkę, i musi dojść do sklepu albo po prostu nawet stanie na poboczu, e, będzie miał problem. Bo one są bardzo wrażliwe na zabrudzenia. Bardzo bardzo wrażliwe. I tu tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o materiał z pedałami Luca. Zostają u mnie k 2 Maxi Carbon, bo jestem z tych pedałów bardzo zadowolony, więc może pod koniec sezonu, po kilkunastu tysiącach kilometrów, zrobimy sobie jakieś takie podsumowanie jeszcze zbiorcze i w jakim stanie są te pedały. Może zrobimy jakiś też taki serwis roweru, gdzie już taki odcinek jeden był po 4,5 tysiąca kilometrów, ale zrobimy może taki po całym sezonie, gdzie tutaj razem z chłopakami z krakowskiego Velartu ocenimy stan zużycia poszczególnych komponentów roweru po sezonie i wtedy może też przyjrzymy się pedałom. Największe plusy Luka dla mnie to po prostu zakres ruchu i naturalność dla mnie tego zakresu ruchu. Największe minusy, zużywanie się szybsze Bloku. To są takie rzeczy, które ja głównie dostrzegam między tymi pedałami a pedałami e, Shimano. Reszta to są dość takie mocno niuansowe sprawy, które peś, myślę, że nie każdy zauważy, ale też no, nie mają jakiegoś ogromnego wpływu na eksploatację. Blade y to pedały zdecydowanie do najbardziej wymagających, najszybszych i w moim przypadku to, są, to jest taki trochę overbiking albo e, overgearing, czyli rzeczy, które. Dla mnie są aż za bardzo, nie jestem w stanie wykorzystać ich możliwości, a ich pewne charakterystyczne cechy mi trochę utrudniają życie. Więc tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy temat z pedałami. Jeżeli wy macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzach, i też mam pytanie do Was: na jakim systemie pedału Wy na szosie jeździcie, albo na jakich systemach jeździliście w życiu i który u Was sprawdził się najlepiej? Co u Was zadziałało najlepiej i co byście polecili i dlaczego? A póki co dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia. Hej!